26 maja w całej Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto będzie startował z naszego regionu, sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej. Na Podkarpaciu najwyższe miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dostali Tomasz Poręba oraz Bogdan Rzońca. Tomasz Poręba to historyk i politolog. W Parlamencie Europejskim jest od 2 kadencji. Będziemy w całej Polsce wybierać 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. W całej Unii Europejskiej wybieramy 705 posłów. Jeśli chodzi o Polskę, to o jednego więcej wybieramy. Tutaj na terenie Podkarpacia może być maksymalnie 3 posłów. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość miało 2 posłów i liczymy na to, że albo utrzymamy ten stan, albo najlepiej powiększymy. Bardzo dobrym posłem do tej pory był pan Tomasz Poręba, reprezentujący nasz okręg. To jest okręg 23, natomiast z okręgu 22 przymierza się, ale o tym zdecyduje, jak powiedziałem, kierownictwo, Bogdan Rzońca, bardzo aktywny poseł i to by była część województwa południowa i wschodnia. Bogdan Rzońca jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, mieszka w Jaśle. Jest szefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, z wykształcenia historykiem. W swojej karierze politycznej był między innymi wojewodą krośnieńskim, był także pierwszym marszałkiem województwa podkarpackiego. Tomasz Poręba będzie też szefem sztabu kampanii. Europoseł Poręba miał podobną funkcję podczas ostatnich wyborów samorządowych. Też był szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości.